Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w 6 tygodniu 5 sezonu. Ale zanim do tego przejdziemy, jak co tydzień przygotowałem dla was dwa konkursy. Na 1000 V-dolców oraz na bronię do trybu ratowania świata. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać 1000 V-dolców, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę darmowy karnet bojowy, zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń nocturno o mocy 106. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie, moja nazwa Gaming with Farel. Sam osobiście uważam, że nagrody warte są uwagi, więc bierzcie się do roboty i życzę wam powodzenia. Chciałem jeszcze ogłosić, że prowadzę sklep z broniami do trybu ratowania świata. Mamy dostępne wszystkie bronie, full legendarne perki. Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, link do sklepu znajduje się w pierwszej lince w opisie tego filmu. Moi drodzy, zadanko jest banalnie proste. Ukrytej gwiazdki w 6 tygodniu musimy szukać w miejscu, gdzie krzyżuje się wzrok wszystkich totemów, czy też kamiennych twarzy. Jeżeli byśmy od każdego totemu pociągnęli linię prosto, no to te linie przetną się na górce koło słonych strzech, dokładnie w tym oto miejscu. Zadanko bardzo proste, jest to po prostu zamiennik każdego takiego zadania. Szukaj między, nie wiem, ławką a huśtawką, podążaj szlakiem, nie wiem, mapy skarbów, mamy muminka, coś takiego. I ukryta gwiazdka znajduje się na samym czubku, tutaj, na tych stokrotkach. Proste? Proste. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. Jeżeli tak, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A wyniki konkursu na 1000 V-dolców oraz bronię do trybu ratowania świata ogłoszę już na weekend. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!